Chcesz zwiększyć zasięg swoich webinarów ClickMeeting? Teraz możesz dodatkowo transmitować je na LinkedInie. Jak to zrobić? Przed rozpoczęciem webinaru na ClickMeeting zaloguj się do swojego konta LinkedIn. Aby móc prowadzić transmisję, musisz mieć przynajmniej 150 kontaktów. Teraz wejdź na podstronę linkedin.com/video/go-live. Zacznijmy od opcji Transmituj na żywo teraz. Zdecyduj, na jakim profilu będzie odbywała się transmisja i kto będzie mógł ją oglądać. Wprowadź treść posta i tytuł webinaru. Następnie w ustawieniach strumienia wybierz region, z którego będziesz transmitować, po czym kliknij Pobierz adres URL. Skopiuj adres URL i przejdź do pokoju webinarowego ClickMeeting. Z lewego menu wybierz ikonę nadawania na social mediach, wybierz LinkedIn i wklej skopiowany URL. Następnie na tej samej zasadzie skopiuj i wklej klucz transmisji. Zdecyduj, czy chcesz transmitować tylko prezentację, czy może całą zawartość pokoju webinarowego ClickMeeting z wyłączeniem okna czatu. Teraz kliknij Rozpocznij transmisję na żywo, aby przesłać strumień na LinkedIn. Niemal wszystko gotowe. Pozostaje sprawdzić, jak to wygląda na LinkedInie. W sekcji Podgląd zobaczysz, jak prezentuje się transmisja. Opóźnienie do kilkunastu sekund jest typowe dla streamingu. Jeśli chcesz się upewnić, że Twoje połączenie internetowe da sobie radę, zajrzyj do zakładki Stan strumienia. Jeśli jest ocenione doskonale, to znaczy, że wszystko w porządku. Rozpocznij stream, wybierając opcję Transmituj na żywo. Pora uruchomić webinar. Powodzenia! A może wolisz zaplanować transmisję z wyprzedzeniem, aby nie zajmować się konfiguracją tuż przed rozpoczęciem webinaru? Aby to zrobić, wybierz opcję Zaplanuj na później w koncie LinkedIn. Wprowadź planowaną godzinę rozpoczęcia i te same dane co poprzednio, a następnie przejdź do panelu konta ClickMeeting. Edytuj zaplanowane wydarzenie. Jeśli korzystasz z planu Automated, wejdź w tę zakładkę i znajdź sekcję Włącz AutoStream. Włącz tę opcję i wybierz LinkedIn. Następnie wklej URL i klucz z LinkedIna, tak jak poprzednio. Zapisz zmianę w wydarzeniu ClickMeeting i wróć do strony LinkedIn. Potwierdź zaplanowaną transmisję, klikając Zaplanuj transmisję. Teraz wystarczy, że zjawisz się na webinarze w pokoju ClickMeeting, a transmisja LinkedIn uruchomi się automatycznie. Wszystko gotowe, zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Ci udanych webinarów i transmisji na LinkedInie.